Proszę Państwa, obejrzą Państwo dzisiaj dwa filmy, które dzieli bardzo dużo, bo przede wszystkim 9 lat. Pan Tadeusz powstał w okresie kina niemego jeszcze w Polsce i była to superprodukcja tamtych czasów. Dybuk z kolei należy do kina jidysz, jest jednym z najwybitniejszych osiągnięć tego kina i powstał już w okresie kina dźwiękowego pod koniec tej ery w 1937 roku. Oba filmy były bardzo znane, tak jak już mówiłam, w swoich kategoriach. Pan Tadeusz miał największy jak na owe czasy budżet, 500 000 złotych, to była niebotyczna kwota jak na tamte czasy. Na premierze był nie tylko marszałek Piłsudski, ale i prezydent Mościcki. Była to bardzo uroczysta premiera, która uświetniała obchody 10-lecia odzyskania niepodległości. Oba filmy są również adaptacjami bardzo znanych utworów literackich. Pana Tadeusza, co oczywiste, najsłynniejsze dzieło literatury polskiej, które zawędrowało pod strzechy, jak sobie życzył tego autor. Najlepiej chyba znany utwór literacki w całej historii polskiej literatury, które bez wątpienia odegrało olbrzymią rolę w utrzymywaniu tożsamości narodowej i wiary w odzyskanie niepodległości. Chciałem Państwu przytoczyć fragment recenzji filmu Jana Lechonia, słynnego poety z Kamandryty, który tak określa uwagę pana Tadeusza dla narodu polskiego. Pan Tadeusz przez 80 lat był wiarą narodu polskiego w przyjście nie jakichś nadziemskich 44, ale żywego żołnierza polskiego, który siłą wygna wrogów z kraju. Każdy Polak, mówiąc o roku ów, wiedział, że musi wrócić ten rok walki i nadziei, że nadzieje wreszcie się wypełnią. Wierzyć w Polskę to znaczyło wierzyć, że w narodzie Soplitów i Dobrzyńskich, niesfornym, leniwym i bezmyślnym, powstanie jednak żołnierz i że generał Dąbrowski przyjedzie do Soplicowa. I trzeba było słyszeć te oklaski, które zrywały się na premierze filmu, ilekroć Dąbrowski zjawiał się na ekranie, i widzieć tysiące oczu, które instynktownie wpatrywały się wtedy w ciemność, mój przypis, gdzie w loży siedział właśnie marszałek Piłsudski, który był porównywany z generałem Dąbrowskim, żeby zrozumieć, że pan Tadeusz był jedną z ksiąg narodu polskiego i że był księgą proroczą. Z kolei film Dybuk Michała Waszyńskiego był adaptacją bardzo znanego wówczas dramatu Szymona Anskiego, a właściwie Salomona Rapoporta, pisarza i folklorysty, który między rokiem 1911 a 14 kierował ekspedycją folklorystyczną na terenach Wołynia i Podola. Notabene z Wołynia właśnie pochodził Michał Waszyński i zbierał i spisywał legendy żydowskie, a owocem właśnie tych poszukiwań była sztuka Dybuk, napisana w 1914 roku najpierw po rosyjsku i pod tytułem Na pograniczu dwóch światów, później przetłumaczona przez tegoż Anskiego na język jidysz. Ona miała takie zawirowania, na początku oryginał zaginął, później była odtwarzana właśnie z tego tłumaczenia. Na początku była też niechętnie przyjęta, w każdym razie później już po śmierci autora w 1920 roku była wystawiona przez trupę wileńską w Warszawie i była ogromnym sukcesem artystycznym i frekwencyjnym. Później obiegła wszystkie sceny świata. Jedną z najbardziej znanych przedstawień z okresu dwudziestolecia międzywojennego była sztuka w reżyserii Jewginia Wachtangowa w moskiewskim Teatrze Habima, do którego Dybuk filmowy bardzo w wielu miejscach nawiązywał. Sztuka jest grana do dziś. Z takich współczesnych przedstawień należałoby wymienić przedstawienie w reżyserii Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym, jak również z 2003 roku przedstawienie Warlikowskiego w Teatrze Rozmaitości. Co łączy też te filmy, to, że reżyserzy mieli wspólne punkty w biografii. Przede wszystkim obaj byli pochodzenia żydowskiego. Obaj urodzili się na prowincji. Ryszard Ordyński w Makowie Podhalańskim, Michał Waszyński w Kowlu na Wołyniu właśnie, tam gdzie Anski zbierał te podania. Obaj zmieli nazwiska na polsko brzmiące. Ryszard Ordyński, właściwie Dawid Blumenfeld, a Michał Waszyński nazywał się naprawdę Moshe Wachsberg, jak podaje
Natan Gross, a za nim profesor Lubelski, choć możecie się Państwo też spotkać, nawet nie wiem, czy nie częściej, z takim nazwiskiem Moshe Wax po prostu, nie Waxberg. Łączy te filmy również, obaj odcięli się od tych żydowskich korzeni, obaj zdobyli ogromną sławę i bardzo duże majątki, obaj należeli do najlepszego towarzystwa i filmy obu z nich były bardzo cenione przez publiczność, zarabiały bardzo dużo pieniędzy, natomiast mniej były cenione przez krytykę, raczej krytykowane. I obaj też przeżyli wojnę, chociaż Ordyński w Stanach, a Michał Waszyński w Rosji. Łączy te filmy również to, że występuje w nich ten sam aktor, Isaac Samberg, który w Panu Tadeuszu wcielił się w rolę Jankiela, natomiast w Dybuku w rolę wędrowca Meszulacha, który pełni funkcję fatum właściwie od początku do końca filmu, pojawia się i znika. Łączy również te filmy postać Jana Matejki, bo zarówno w jednym, jak i w drugim znajdziemy nawiązania, czasem bezpośrednie, jak w Panu Tadeuszu, po prostu żywe obrazy z płócien Matejki, a w Dybuku z kolei pewne nawiązania, pewne postacie są stylizowane na postacie właśnie z płócien Jana Matejki. I kolejną rzeczą, jaka łączy te filmy, to są wątki romantyczne. Jak Państwo na pewno pamiętacie, chciałam spytać przy okazji, czy komuś udało się przesłuchać wykłady profesora Lubelskiego, które polecałam, te pierwsze trzy? No niewielu osobom. Trudno, w każdym razie bardzo je polecam. Na przyszłość proponuję, żeby Państwo przesłuchali pierwsze trzy przed kolejnymi zajęciami. W każdym razie ten wykład i też artykuł w książce, rozdział w książce dotyczący kina niemego, nosi tytuł Romantyzm strywializowany. A pochodzi ten tytuł z artykułu Stefanii Zachorskiej pod tytułem Film w naftalinie, bardzo znanej krytyczki tamtego czasu, która mocno krytykowała i miała mocno negatywny stosunek do kina polskiego, uwielbiała kino niemieckie i francuskie, na którego tle w istocie nasza rodzima twórczość wypadała blado. I zarzucała polskiemu kinu przede wszystkim schematyzację. Schematyzacja najbardziej brukowa, najbardziej trywialna, polegająca po prostu na odrzuceniu wszelkiej głębszej treści, na pozbawieniu postaci wszelkiego godnego uwagi życia wewnętrznego. Równocześnie te banalne postacie chcą być koniecznie żywe, konkretne, szczegółowe, a przede wszystkim napompowane są lepką, stęchłą substancją najbardziej strywializowanego, najbardziej wyświechtanego pseudoromantyzmu. Wszystkie te heroiny są karygodnie zacne i beznadziejnie głupie. Ten sam naftalinowy zapach niby romantyzmu otacza zresztą i postacie męskie. Są to karykaturalne zlepki odpadków z naszej literatury ostatniej doby, najbardziej trujący przetwór, który można było przedystylować z naszego neoromantyzmu. Skoro Państwo nie przesłuchali tych wykładów, to ja przypomnę tak, przedstawię pokrótce trzy modele tego kina niemego, o jakich wspomina profesor Lubelski. To przede wszystkim był model upolityczniony, a w tym kino polityczno-propagandowe tutaj należałoby wymienić dwa filmy o niedawno odbytej wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. I to są filmy Dla Ciebie Polsko i Cud nad Wisłą. Adaptacje literatury narodowej i tutaj należy do tego nurtu włączyć Pana Tadeusza. Adaptowano bardzo często też Żeromskiego, na przykład rok 1863, adaptacja Wiernej Rzeki, czyli film o powstaniu styczniowym. Była też adaptacja Przedwiośnia, niestety nie zachowała się do naszych czasów. Mogiły nieznanego żołnierza, również w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego. Model ludyczny, czyli rozrywkowy, to jest takie kino popularne, a w tym oblicze Mabuzeri, i tutaj należy wymienić film, który oglądali Państwo w zeszłym tygodniu, czyli Mocny człowiek. To były filmy wzorujące się na kinie niemieckim, na ekspresjonizmie, na filmach grozy, Kammerspielu. Złota seria Sfinksa, to są filmy z kolei produkowane przez Aleksandra Herca, najlepszego producenta i największego producenta tamtych czasów.
I to były filmy zawsze z Jadwigą Smasarską w roli głównej. Tu możemy wymienić Iwonkę albo Ziemię Obiecaną. Niestety ta ziemia również nie dochowała się do naszych czasów. W ogóle z tego kina niemego, ze 120 filmów, jakie wyprodukowano w tamtym czasie, dochowało się do naszych czasów tylko 25, więc czerpiemy wiedzę o nich przede wszystkim z recenzji i z różnych takich źródeł. I model autoteliczny, czyli w takim dzisiejszym rozumieniu to jest kino autorskie. I tutaj należy wymienić twórczość Wiktora Biegańskiego, którego asystentem był właśnie Michał Waszyński. Leona Trystana, na przykład film Kochanka Szemoty, Juliusza Gardana, czy też Józefa Leitesa. Proszę Państwa, film Pan Tadeusz powstał z inspiracji i z inicjatywy żydowskiego producenta Alfreda Niemirskiego, jego właściwe nazwisko to było Silberlast albo Silberstein, też można w niektórych źródłach spotkać. I on przede wszystkim zatrudnił do pracy nad scenariuszem dwóch pisarzy, którzy reprezentowali odrębne środowiska, ugrupowania polityczne. Jeden był zaciekłym antypiłsudczykiem, drugi z kolei był członkiem PPS-u, tak jak Piłsudski. Dzięki czemu ten film miał być zaaprobowany, nie odrzucony przez żadną z tych ugrupowań. I jemu również bardzo zależało na pozyskaniu do tej produkcji Ryszarda Ordyńskiego, który nie dość, że był bardzo sławnym reżyserem, którego filmy cieszyły się dużą popularnością, to także był znany z tego, że miał wiele koneksji towarzyskich, dlatego producentowi zależało właśnie na jego zatrudnieniu. Proszę Państwa, Ryszard Ordyński, właściwie Dawid Blumenfeld, był nie tylko reżyserem, także scenarzystą, aktorem, krytykiem teatralnym. Dużo podróżował i spędził parę lat w Rosji, w Niemczech, w Stanach. W Niemczech związał się z niemieckim teatrem w Berlinie. I tam, co ciekawe, wyreżyserował sztukę z Polą Negri pod tytułem Sumurn, którą kilka lat później sfilmował Ernst Lubitsch i stała się przebojem kina tamtego okresu. Jak mówiłam, był postacią powszechnie cenioną i szanowaną. W 1934 roku został przewodniczącym Naczelnej Rady Przemysłu Filmowego w Polsce. Przyjaźnił się z Arturem Rubinsteinem, z ministrem Beckiem. Antoni Słonimski takimi słowami wspominał go po latach, że to był reżyser, czaruś, najpierwszy salon warszawski. Nie zapraszani do Ordyńskiego byli w powszechnej pogardzie. Z filmów, które wyprodukował, było ich nie aż tak dużo, bo kilkanaście, to jest prawie pełna jego filmografia. Nie ma tutaj tylko filmów dokumentalnych, które też zdarzało mu się robić. Należy wspomnieć właśnie Mogiłę Nieznanego Żołnierza, adaptację powieści Struga. Ona była w programie naszej Akademii w poprzednich cyklach, ponieważ Pan Tadeusz został odnaleziony tak naprawdę i zrekonstruowany. Premiera tej zrekonstruowanej części odbyła się w 2012 roku dopiero. Także jak powstawała Akademia, to nie było szans jeszcze, żeby ten film zobaczyć. Na uwagę też zasługuje film 10 z Pawiaka. To była z kolei historia o bojowcach PPS-u, o rewolucji 1905 roku i o słynnej akcji odbicia 10 skazanych na śmierć w drodze na warszawską Cytadelę, gdzie mieli być straceni. Jeżeli Państwo uważnie obejrzą Pana Tadeusza, to w ostatnich scenach możecie wypatrzyć Ryszarda Ordyńskiego. On tańczy poloneza chyba w trzeciej parze, ma taki kapelusz w kształcie piroga. Proszę Państwa, Pan Tadeusz, jak mówiłam, do niedawna był uznany praktycznie za zaginiony, ponieważ po wojnie zachowały się raptem 40 minut taśmy, a film w oryginalnej wersji trwał 2 godziny i 22 minuty. Dzisiejsza wersja, którą Państwo obejrzą, trwa 2 godziny i 5 minut i jest powiedzmy prawie pełna. Film był już sławny i znany zanim powstał. Samo to, że przenoszono na ekran Pana Tadeusza, wywołało już wielkie emocje. Prasa donosiła o kolejnych etapach produkcji, mówiła na przykład
która firma wykonała kostiumy, że nie wiem, właściciele dworku, gdzie kręcono pana Tadeusza, rozpłakali się rzewnie, kiedy pan Tadeusz przed ten dworek ich zajechał. Były również wywiady z reżyserem, z Ryszardem Ordyńskim, który mówił o swoich obawach i lękach przed filmowaniem tego wielkiego dzieła. Mówił, że lękał się wielkości i drżał przed ogromem i że nic jego zdaniem nie mogło dorównać wielkiemu poematowi wielkiego poety i chciał jedynie, jak napisał, zbliżyć się do poematu jak można najistotniej. I w istocie pan Tadeusz jest właściwie ilustracją pana Tadeusza. Nie ma tam wielu wątków, które on by pozmieniał czy zaadoptował zupełnie inaczej niż do tego ludzie byli przyzwyczajeni. W znacznej części są to żywe obrazy tak zwane. O, tutaj na przykład macie Państwo koncert Dwojskiego i do tego stopnia publiczność i czytelnicy pana Tadeusza znali ten utwór i byli przywiązani do każdych szczegółów, że na przykład zarzucali, że ten róg Wojskiego jest za mało kręty i w ogóle nie jest centkowany. Przecież w panu Tadeuszu było napisane, że wziął róg Bawoli długi, centkowany, kręty. I w tym duchu jakby ten film był oceniany właśnie jako ilustracja. Proszę Państwa, profesor Ubrecki mówi, że ten film jest anachroniczny właśnie z tego względu, że jest to ciąg żywych obrazów. A żywe obrazy to była taka dziedzina sztuki czy kultury popularnej, aczkolwiek uprawiana przez arystokratów i przez robotników, przez wszystkich po prostu, uwielbiana w XIX i w XX wieku. To pierwsze zdjęcie w sepi to jest właśnie żywy obraz sfotografowany, który krążył jako pocztówka przedstawiający lekcję anatomii doktora Tulpa Rembrandta. Czyli żywy obraz to było odtworzenie przy udziale ludzi odpowiednio przebranych i odpowiednio gestykulujących albo obrazu, albo rzeźby, albo dzieła literackiego. Na przykład pierwsze żywe obrazy do dzieł pana Tadeusza powstawały już w 1829 roku, czyli jeszcze przed nawet powstaniem pana Tadeusza do dzieł Mickiewicza i organizowała je na przykład słynna pianistka Maria Szymanowska i w rolę laszek z trzech budrysów wcieliły się jej córki, w tym Celina, przyszła żona poety. Jak Państwo widzicie, ta sztuka nie do końca umarła, bo to ostatnie kolorowe zdjęcie to jest zdjęcie zupełnie współczesne, nadesłane przez uczniów na taki szkolny konkurs właśnie żywych obrazów. I takie żywe obrazy występują również czasem w filmach. Poniżej macie Państwo żywy obraz Bitwy pod Grunwaldem, pochodzący z filmu Andrzeja Wajdy Krajobraz po bitwie. Tam wcielają się w te postaci z płótna Matejki byli więźniowie obozu koncentracyjnego. W panu Tadeuszu mamy właśnie żywe obrazy z płócien Matejki, przede wszystkim z Rejtana, Upadek Polski. Ale nie tylko, na przykład z Konstytucji 3 maja. Podobnie zresztą ten obraz zrekonstruował później Andrzej Wajda, tutaj macie Olbrychskiego w roli Rejtana. Jest to kadr z Wesela. Bardzo silnie na wyobraźni, tak jak mówiłam, oddziaływał Andriolli. I mówiono, że te żywe obrazy w panu Tadeuszu przede wszystkim są ożywieniem tych słynnych rysunków Andriollego, które właśnie najbardziej oddziaływały na wyobraźnię zbiorową. I tutaj mamy parę przykładów. Poprzedni slajd to było spotkanie Tadeusza i Zosi. Tutaj mamy Klucznika ze swoim scyzorykiem nawołującego Dobrzyńskich do zajazdu na Sopliców. Tutaj mamy scenę śmierci Jacka Soplicy. Tutaj z kolei hrabia i ksiądz Robak. I czy te żywe obrazy rzeczywiście aż tak bardzo nawiązywały do Andriollego? Na pewno też, aczkolwiek sądzę, że dlatego, że w panu Tadeuszu są bardzo drobiazgowe opisy, co oczywiście łączy go z eposem homeryckim, gdzie te nie wiem, drobiazgowy opis tarczy Achillesa to była jedna z tych eposów, więc on bardzo precyzyjnie opisywał nie wiem, suknię Zosi albo wygląd właśnie Jankiela. W związku z tym praktycznie wszyscy, no konwencje się różnią, ale przedstawienie samego Jankiela nie bardzo. On zawsze ma długą, siwą brodę, zawsze ma bardzo podobną czapkę, zawsze ten układ osób i ich pozy
są podobne. Tutaj w rogu w Sepi macie również Państwo taki klasyczny, sfotografowany żywy obraz, również przez uczniów jakiejś szkoły, tylko 100 lat wcześniej niż tamten. I z jednej strony był to powód do krytyki, że ten film był anachroniczny, już nie mówiąc o tym, że został zrobiony w 1928 roku jako największa produkcja kina niemego. Przypomnijmy sobie, że w 1927 roku była premiera Śpiewaka Jazz Bandów, czyli pierwszego filmu dźwiękowego na świecie. To na dodatek ten ciąg żywych obrazów też był anachroniczny, nawet jak na tamte czasy. Taki film robiło się na początku wieku, jakby powstał ten film, nie wiem, w 1910 czy 15, to byłby arcydziełem, natomiast w 1928 był już mocno właśnie anachroniczny. Natomiast publiczności to w ogóle nie przeszkadzało. Publiczność przyjęła ten film entuzjastycznie, tak jak czytałam recenzję Lechonia, po prostu recytowali fragmenty, które się pojawiały, bo to były żywe obrazy poprzeplatane fragmentami odpowiednimi z książki. Zresztą jak na tych kartkach, prawda? Równie dobrze można go było oglądać w samych fotosach. Publiczność entuzjastycznie przejęła i również krytyka wcale albo się wypowiadała bardzo dobrze, na przykład tak jak Lechoń, który podkreślał rolę filmu w upowszechnianiu pana Tadeusza. Mówił, jak to dobrze, że zobaczy to każdy i robotnik, i literat. A nawet złośliwy, zwykle bardzo złośliwy Antoni Słoniński, inny z Kamandryta, który na przykład o filmie wcześniejszym 2 lata Ryszarda Ordyńskiego Mogiła nieznanego żołnierza napisał, że każdy kolejny film to nowa Mogiła nieznanego reżysera. Tak tutaj nie krył swojego wzruszenia i napisał, że o realizacji Ordyńskiego można powiedzieć jedno. Nie mieliśmy dotąd filmu krajowego na tym poziomie. Staranność, inteligentny wybór, czystość i prawda wykonania każą złożyć panu Ordyńskiemu szczere powinszowania. Choć z drugiej strony przyznawał, że film właściwie jest przeznaczony dla osób, które bardzo dobrze znają poemat i że cudzoziemiec mógłby mieć problemy ze śledzeniem fabuły, a już to gorsze, jak pisze, mógłby spojrzeć na obraz okiem Jana Nepomucena Millera, jedzą, piją, machają szabelką i kłócą się. Do tego Jana Nepomucena Millera, bo to był chyba jeden to był bardzo znany wtedy krytyk, teraz już troszkę może zapomniana postać. W każdym razie jego krytyka samego poematu wywołała wtedy duże poruszenie. I film był, powiedzmy, głosem w dyskusji na temat wartości samego poematu, do czego za chwilę wrócę. I film był właściwie postrzegany w bardzo ścisłym związku z poematem, właściwie traktowany był jako ilustracja, właściwie nie był traktowany nawet jako osobne dzieło. O tym pisze inna krytyczka Stefania Hejmanowa w ten sposób. Nie był to triumf sztuki filmowej, zwyciężył tu Mickiewicz i historia, zarówno wskrzeszona jak żywa, którym pan Ordyński sam usłusznie odstąpił pierwsze miejsce. To też pomimo, że dla naszej kinematografii pan Tadeusz jest pozycją straconą, być może odegra jednak pewną rolę w popularyzacji dzieł Mickiewicza. Jak wspomniałam, paralela między Dąbrowskim a Piłsudskim była wtedy powszechnie znana i pamiętacie, Lechoń mówił, że za każdym razem zrywały się oklaski, jak tylko Dąbrowski pojawiał się na ekranie, bo i wszyscy wpatrywali się w lożę, gdzie siedział Piłsudski. To sam Piłsudski co najmniej chłodno skomentował film i przytoczę Państwu anegdotę producenta Denkierowskiego, który pisał tak. Gdy zapaliły się światła, do loży na pierwszym piętrze, gdzie oglądali film Prezydent i Marszałek Piłsudski, Juliusz Kadem-Bandrowski wprowadził pana Ordyńskiego i przedstawił go jako twórcę filmu. Po prezentacji pan Ordyński zapytał marszałka, jak w jego odczuciu znalazł film. A jeszcze, przepraszam. Pan marszałek chwilę pomyślał i zagaił. I ja panu opowiem pewną historię. Otóż w dawnych czasach żył na Litwie książę Mendok. Miał ogromny zamek. Bywało, że zapraszał gości na ucztę, a później ich mordował. No to do widzenia panu, do widzenia. I odszedł, a pan Ordyński stał jako osłupiały. I pewnie Piłsudski miał rację, jak podkreśla Alina Madej, gdyby traktować ten film jako głos właśnie w tej niedawno toczącej się dyskusji na temat wartości samego poematu,
to można by stwierdzić, że żaden dyskutant z taką siłą nie potrafiłby przekonywać o regresyjnej sile poematu, jak uczynili to właśnie realizatorzy filmu. I chciałabym przytoczyć Państwu fragmenty tych krytycznych sądów, bo też sądzę, że w szkole bardzo rzadko się ten temat porusza i nawet na studiach polonistycznych, prawdę mówiąc, nikt nam nie polecił lektury takich rzeczy. Trzeba zacząć od tego, że już sam Mickiewicz miał ambiwalentny stosunek do swojego dzieła. Słynne jest jego zdanie, że z listu do Odyńca, właśnie kiedy kończył Pana Tadeusza, obiecał sobie, że więcej pióra na fraszki nie użyje, czyli nie będzie zajmował się więcej błahostkami. I mówi, że być może by nawet zaniechał dalszego pisania, ale już miał tyle napisane, że postanowił dokończyć, ale nie był wcale z tego poematu zadowolony. Zawsze uważał, że jedynie dziady są warte czytania. Podobnie krytycznie wypowiadał się na temat Pana Tadeusza Norwid, najmłodszy wieszcz romantyczny, i pisał tak: zapewne, że poematów arcynarodowy, w którym jedzą, piją, grzyby zbierają i czekają, aż Francuzi przyjdą zrobić im ojczyznę. Kolejny krytyczny sąd to wspomnianego już wcześniej Jana Nepomucena Millera, który tak podsumowywał swój długi wywód. Pan Tadeusz to symbol historycznej nieporadności polskiej, lęk przed swobodnym życiem i rywalizacją talentów. To sielanka liryczna zmęczonego walką życiową poety. To siesta poobiednia i sen wypoczynkowym. I Tadeusz Boy-Żeleński, o przepraszam bardzo, znowu zapomniałam przewinąć, Jan Nepomucen Miller i Tadeusz Boy-Żeleński, który zwrócił uwagę w różnych, na z kolei samą fabułę Pana Tadeusza. Czyta się jakiś ustęp czy księgę, rozkoszując się danym momentem, ale niezbyt zastanawiając się nad tym, co jest samą fabułą. Te akceptuje się jako coś istniejącego, niepodlegającego dyskusji. Na treść jest się zimmunizowanym. Żywiąc głęboki kult cnót rycerskich, poeta obojętniejszy był znacznie na kazuistykę cnót cywilnych. Wedle jego sugestii główna zbrodnia i grzech Jacka to zabójstwo. O przejętym majątku zabitego mówi się raczej drugoplanowo i dość pobłażliwie. Tymczasem ta druga sprawa wydaje się bodajże cięższa. Zabić w afekcie z urażonej dumy i miłości to zbrodnia, ale niekoniecznie hańba. Okoliczności, w jakich zaszło morderstwo, obciążają je znacznie, to pewna, ale przyjąć wzrok moskiewskich łupy po zamordowanym, to dopiero przygważdżałoby postępek Jacka. Tymczasem widzimy, że Soplicowo żyje i ty jest tego zysku, otoczony powszechnym szacunkiem. Wszystko jest tak cudownie zamydlone poezją. I zaczyna nas niepokoić, że natrętna świadomość, że ostatecznie każdy tuczony kapłon, czyli kogut, i każda butelka węgrzyna w tym dostatnim domu, cała powaga, jakiej zażywa bogacz sędzia, pochodzą z dubeltowo nieczystego źródła. I wiem, że to może troszkę przydługo, ale niestety nie mogę się powstrzymać i przeczytam Państwu jeszcze opinię Gombrowicza, który pisze tak. Dokonalibyśmy może rzeczy ważnych i wielkich odkryć, dotarlibyśmy do płodnych nowych idei, gdyby nie Mickiewicz. Niestety Mickiewicz złagodził nam bóle, nauczył nas nowej piękności, która na długie lata stała się obowiązującą i sprawił, że znowu staliśmy się zadowoleni z siebie. Gdybyż to była dobra robota, ale prawdziwej piękności nie osiąga się przemilczaniem brzydoty. Niewiele zdołacie dokonać ze swoim ciałem, jeżeli wstydliwość nie pozwoli wam rozebrać się do naga. A Mickiewicz, wieszcz równie miłosierny, co wstydliwy, tyleż pobłażliwy, co płochliwy, tyleż pobożny, co płochliwy, wolał nie rozbierać do naga, a wszechobejmująca dobroć jego bała się zajrzeć prawdzie w oczy. Był on największym objawieniem tej estetyki polskiej, która nie lubi babrać się w brudach, ani robić nikomu przykrości. I dalej, ponieważ utraciliśmy niepodległość i byliśmy słabi, przyozdobił słabość naszą pióropuszem romantyzmu, uczynił z Polski Chrystusa narodów, przeciwstawił naszą chrześcijańską cnotę nieprawości zaborców i wyśpiewywał piękno naszych krajobrazów.
Nie znaczy to bynajmniej, że chciałabym zniechęcić Państwa do lektury pana Tadeusza, która mam nadzieję, że jest już za Wami i tak. Chociażby z tego względu, że niewiele zrozumiecie z Gombrowicza, chociażby z Transatlantyku, jeżeli tego Mickiewicza nie poznacie dobrze, no bo Transatlantyk jest przede wszystkim parodią pana Tadeusza. Proszę Państwa, przejdźmy już do dalszej historii. Tutaj macie zdjęcie aparatury dźwiękowej wytwórni Falanga właśnie z początku 30 roku. Jak mówiłam, w Polsce ten przełom dźwiękowy odbył się z 3-letnim opóźnieniem. To było bardzo dużo. Zazwyczaj byliśmy opóźnieni w porównaniu do reszty świata o miesiące. No tak jak z projekcją pierwszego filmu Braci Lumière. Prawie rok, to już było bardzo dużo, natomiast 3 lata to w historii kina to jest epoka. A to później wynikało przede wszystkim z braku pieniędzy, dlatego że aparatura dźwiękowa była droga i zarówno producentów, jak i przede wszystkim kiniarzy nie stać było na to, żeby ją natychmiast wprowadzić i trochę bali się po prostu, nie wiedzieli, czy to kino dźwiękowe w istocie się przyjmie. I pierwszym polskim filmem dźwiękowym, niestety jego dźwięk się nie zachował, bo był nagrywany wtedy osobno na płytach, była Moralność pani Dulskiej, na pewno, a może i, ale raczej trzymajmy się tego, co pisze profesor Ulbelski, czyli Moralność pani Dulskiej, był również ciut wcześniejszy film, również Michała Waszyńskiego, Kult ciała, który jednak był koprodukcją polsko-austriacką i ten austriacki wkład był znaczny. Proszę Państwa, jeszcze krótka powtórka czy wprowadzenie do kina dźwiękowego, czyli kina lat 30. Przede wszystkim trzon jego stanowiło kino branżowe, czyli to kino popularne, taki mainstream tamtych czasów. I to były przede wszystkim filmy historyczno-patriotyczne. I tu można wymienić Na Sybir albo wspomniane 10 z Pawiaka. To były komedie i melodramaty. W przyszłym tygodniu obejrzycie jeden melodramat, czyli Znachor, znowu w reżyserii Michała Waszyńskiego. To nie jest przypadek, że co chwilę wymieniam Waszyńskiego, on po prostu zrobił 40 filmów w ciągu 10 lat, czyli w zasadzie co czwarty, co piąty film to był jego. Był to tytan pracy. I komedie, również zobaczycie jedną w przyszłym tygodniu, na przykład Jadzie zobaczycie, a inne z innych należałoby wymienić Piętro wyżej czy Zapomnianą melodię, które są też są Państwu znane, bo one się zachowały. I Przebój, Seks Appeal, To nasza broń kobieca na przykład pochodzi właśnie z komedii Piętro wyżej, czy Och, jak przyjemnie popluskać się wśród fal, z kolei z Zapomnianej melodii. Dalej to jest kino społecznie użyteczne, czyli to są filmy powstałej wtedy grupy Start, przede wszystkim Aleksander Ford, Stękalski. I to będą filmy Dziewczęta znowu i Beki Strachy. Obejrzycie je Państwo za 2 tygodnie i więcej opowie na ich temat dr Agnieszka Morstin. Kino awangardowe to przede wszystkim twórczość Stefanii i Franciszka Temersonów. No i film żydowski. Film żydowski w Polsce, do którego zalicza się Dybuk. Zainteresowanych bardziej tą tematyką odsyłam do książki Natana Grossa pod tytułem Film żydowski w Polsce. A tak w skrócie należałoby powiedzieć, tak zresztą Gross definiuje ten film żydowski, że to były filmy o tematyce żydowskiej, przeznaczone dla żydowskiej publiczności, czyli w okresie dźwiękowym już mówione w języku jidysz. I kręcone przez żydowskich producentów. W Polsce przed wojną mieszkało 3 miliony Żydów. To już była widownia, o którą warto było powalczyć. Pierwszy polski film żydowski powstał równolegle do innych polskich filmów, bo w 1911 roku jego reżyserem był niejaki Andrzej Marek, czyli Marek Arnstein właściwie. I on był z kolei scenarzystą Dybuka. On, tak jak mówiłam, filmy zaczęły powstawać już od 11, później była przerwa w ich produkcji między 28 a 36 rokiem, natomiast 36, 7, 8 i 9 rok to była złota era tego filmu jidysz, wynikająca w ogóle z ożywienia przemysłu kinematograficznego tamtych czasów, ale też z fali emigrantów, która
emigrantów z Niemiec, która uciekała przed nasilającym się antysemityzmem i oni zasilali szeregi polskich filmowców. Z takich z ważnych studiów filmowych czy producentów należałoby wymienić Józefa Greena, właściciela firmy Green Film, i Goskinda. Oni głównie dwaj produkowali te filmy żydowskie. Natomiast Dybuka wyprodukowała firma Phoenix, która w tamtym okresie znalazła się na progu bankructwa. Miała olbrzymie długi i już jej właściciel, niejaki Phoenix Stein, chciał ogłosić upadłość, kiedy dostał nagle kredyt, ponieważ pojawiły się dwa bardzo obiecujące scenariusze i na dodatek do realizacji obu z nich namówił Michała Waszyńskiego, który był wtedy jednym z bardziej cenionych reżyserów, a w każdym razie jego reżyseria gwarantowała powodzenie u publiczności i nie pomylił się, bo dzięki właśnie tym dwóm filmom z 1937 roku, czyli Dybukowi, który dzisiaj zobaczycie, i Znachorowi, który zobaczycie za tydzień, ta firma się podniosła i zaczęła dobrze znowu prosperować. Proszę Państwa, Michał Waszyński, można było o nim opowiadać i 10 godzin, bo to była naprawdę fascynująca postać. Jego biografia mogłaby posłużyć za scenariusz co najmniej 5 filmów fabularnych. Zresztą powstaje o nim teraz film dokumentalny, co prawda. Urodził się jako Moshe Wachs albo Moshe Wachsberg na Wołyniu, w Kowlu, w rodzinie ortodoksyjnej, ubogiej. Jego matka była handlarką drobiu, ojciec szewcem. Był niepokornym uczniem jesziwy, został ze szkoły wyrzucony, przeprowadził się do Warszawy i bardzo szybko został asystentem Wiktora Biegańskiego. Pamiętacie go z tego okresu przedwojennego, to należał do tego modelu autotelicznego, o którym profesor Lubelski pisze. I debiutował jako aktor właśnie u tegoż Biegańskiego w filmie Zazdrość. Później był jego asystentem i prawą ręką. I już niedługo, bo w 1929 roku zaczął sam reżyserować filmy i przez 10 lat do 1939 roku wyreżyserował ich 40, czyli 4 filmy rocznie. Zazwyczaj nie poświęcał więcej niż 3 tygodnie na nakręcenie jednego. Jak zapomniał scenariusza, to kręcił z pamięci. I te filmy robił je tanio i zarabiały ogromne pieniądze. Także Waszyński z tego ubogiego żydowskiego chłopca w ciągu 10 lat stał się milionerem, miał willę na Saskiej Kępie, na co dzień chodził w butach z wężowej skóry, czy krokodyle, już nie pamiętam. W każdym razie zyskał ogromną sławę i popularność i majątek. Po wybuchu wojny znalazł się w Rosji i po amnestii obywateli polskich przyłączył się do armii Andersa i od razu został szefem czołówki filmowej przy tej armii. Przewędrował z armią Andersa na tą wielką drogę, o której później nakręcił film, czyli jak pamiętacie, Anders chciał z Rosji okrężną drogą dotrzeć do Polski, żeby nie wkraczać z Armią Czerwoną. I tą wielką drogę Michał Waszyński dokumentował. Nakręcił też kilkanaście filmów dokumentalnych z tych wędrówek, między innymi dokument o bitwie pod Monte Cassino, którego duże fragmenty były włączone właśnie do tego filmu Wielka Droga, który powstał już we Włoszech, już po tej bitwie, nakręcony w Cinecittà. Producentem był sam generał Anders, a aktorami, prawdziwi aktorzy, którzy się przyłączyli do tej armii Andersa, bo też znaleźli się jak Waszyński w Rosji, i oni odgrywali właściwie swoje losy, bo ten film opowiadał właśnie o tej wędrówce i o tych aktorach. Także taki bardzo dziwny film na pograniczu dokumentu i fabuły. Bardzo Państwu go polecam. No i później Anders pojechał do Anglii, natomiast Waszyński został w Rzymie i tam stał się jednym z bardziej sławnych producentów, który robił po prostu najdroższe filmy wtedy na świecie, między innymi Upadek Cesarstwa Rzymskiego z Sofią Loren. Zresztą legenda głosi, że on tą Sofię Loren wymyślił i jako jeszcze statystkę wybrał i zrobił z niej gwiazdę. Ożenił się z 90-letnią stojącą nad grobem hrabiną Tarantini
i został włoskim hrabią. I na dodatek przedstawiał się również jako polski książę, wymyślił sobie całą historię, szczegółowo opisywał dwór, w jakim się urodził i swojego ojca, księcia. Także umarł w Madrycie, gdzie również kręcił filmy, jak legenda mówi, padając twarzą w talerz trufli swoje ulubione danie w 65 roku. Proszę Państwa, przejdźmy do filmu Dybuk. Aha, zainteresowanym jego losami polecam bardzo książkę Samuela Blumenfelda pod tytułem Człowiek, który chciał być księciem, która szczegółowo opisuje jego losy, aczkolwiek no, te losy są słabo udokumentowane, ponieważ Waszyński w zasadzie notorycznie konfabulował i nie wiadomo, w co wierzyć, co jest prawdą, a co nie. I przejdźmy w końcu do filmu Dybuk. Film Dybuk był wyjątkowy dla Waszyńskiego i on potraktował go zupełnie inaczej niż te wszystkie filmy, które produkował w Polsce w okresie lat 30. Był on dla niego powrotem do korzeni, do tej kultury, od której się odciął, takim jakby pożegnaniem z tamtym światem. Na dodatek jeszcze, jak pamiętacie, Anski zbierał właśnie te legendy i podania żydowskie na Wołyniu, skąd Waszyński pochodził. Co to jest Dybuk? To według żydowskiej legendy jest to dusza zazwyczaj tragicznie zmarłego człowieka, człowieka, który nie załatwił jej wszystkich swoich spraw, albo nagrzeszył, albo no coś nagle przerwało jego życie. I taka dusza, która nie mogła zaznać spokoju w zaświatach, wcielała się w ciało żyjącej osoby, przejmując część osobowości tej osoby, przemawiając jej głosem i sterując jej postępowaniem. Bardzo często przy okazji powodując cierpienie tej żyjącej osoby i chorobę, a czasem nawet śmierć. Fabuła filmu oparta właśnie o tym dramacie Anskiego opowiada o dwóch przyjaciołach, Senderze i Nissenie, którzy przysięgają sobie, że jeżeli urodzi im się dziewczynka i chłopiec, bo żony obu z nich są w ciąży, to te dzieci pożenią. Podczas nocy, w której rodzą się dzieci, dziewczynka w istocie i chłopiec, Nissen umiera, topi się po prostu w rzece i rodziny tracą kontakt ze sobą. Po 20 latach syn tego rzeczonego Nissena przybywa do miasteczka, gdzie żyje Sender ze swoją już dorastającą córką Leą i ta młoda para natychmiast się w sobie zakochuje. Pomimo to ojciec dziewczyny postanawia wydać ją za bogatego człowieka, no bo Nissen jest po prostu ubogim uczniem jeszywy i no nie ma szans. Sender stał się bogaczem w międzyczasie. Nissen odwołuje się do mocy diabelskich, wzywa na pomoc szatana i zostaje przez niego porażony i po prostu umiera. Umiera rażony w synagodze podczas tego wywoływania szatana. I w dniu ślubu wciela się właśnie w ciało Lei i zaczyna przemawiać jej głosem. Do ślubu de facto nie dochodzi. Znaczącą sceną są egzorcyzmy dokonywane przez cadyka z Miropola. Istotną bardzo postacią w tym filmie jest wędrowiec Meszulach, grany przez tego Isaaca Samberga, który również występuje w Panu Tadeuszu jako Jankiel. I ten wędrowiec pełni rodzaj fatum, jest takim wysłannikiem zaświatów, jakby dopilnowuje, żeby wszystko toczyło się zgodnie z przeznaczeniem. Proszę Państwa, jak wspominałam, Waszyński bardzo się przyłożył do produkcji tego filmu. Zdjęcia trwały 5 tygodni, tak dla niego to po prostu był niesamowicie długi czas. Postarał się zatrudnić i najlepszych aktorów, ale też scenarzystów, na przykład tego rzeczonego Andrzeja Marka, czyli Marka Arnsteina. Chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali Abrama Morewskiego, który wcielił się w rolę cadyka z Miropola. Jest on o tyle ciekawy i ważny, że był jedną z pierwszych osób, które przeczytały dramat Anskiego.
Zresztą na początku wcale mu się nie podobał. I dopiero później, kiedy Anski umarł, podobno tak głosi legenda, że Morewski nad grobem Anskiego obiecał, że w ciągu miesiąca doprowadzi do premiery Dybuka. I tak też było. Morewski wcielił się w rolę cadyka z Miropola. Później jeszcze tą rolę odgrywał wielokrotnie w różnych teatrach. Aż w końcu po wojnie, bo wojnę szczęśliwie przeżył, po powrocie do Warszawy, wyreżyserował ją w warszawskim żydowskim teatrze i po raz kolejny w 1957 roku wcielił się w tą rolę cadyka z Miropola. Zawsze mówił, że to była rola najbliższa jego sercu. Kolejną postacią jest Isaac Samberg, właśnie mówiłam o tym Wędrowcu Moszulachu, to jest to Fatum. Tutaj w podpisie tego, jako wędrowiec Meszulak, to jest to największe zdjęcie, to jest kadr z filmu po prostu. Macie podpis Jetzt wird alles, was es sein muss, czyli teraz wszystko odbędzie się tak, jak miało być. I to wypowiada te słowa wtedy, kiedy jakby doprowadza do spotkania Sendera z synem Nissena, czyli z Honenem. Również warty wspomnienia jest Gershon Sirota, albo Sirota, różnie się czyta jego nazwisko, z różnymi odczytaniami się spotkałam. W każdym razie był to pierwszy kantor synagogi warszawskiej, śpiewak światowej klasy i możecie usłyszeć jego śpiew w początkowej części filmu, kiedy Nissen śpiewa pieśń nad pieśniami. To właśnie śpiewa głosem tego Gershona Siroty. I chciałabym wrócić do Stefanii Zachorskiej, tej krytyczki, która tak negatywnie wypowiadała się o polskim kinie. Ona również napisała recenzję filmu Waszyńskiego, właśnie Dybuka, i zwróciła uwagę na wątki romantyczne w tym filmie. Nazwała tego Dybuka żydowskimi dziadami. Napisała tak, że dramat Anskiego, na tle którego film został zrobiony, jest przesiąknięty romantyzmem dziadów i romantyzmem Wyspiańskiego, o tym wiemy wszyscy. Tutaj uwaga, że Zachorska bardzo szeroko pojmuje romantyzm, prawda? No, do jednego worka wrzuca Mickiewicza z Wyspiańskim. Jak wiadomo, Wyspiański od Mickiewicza, no to jest epoka, prawda? No, jeden romantyk, drugi modernista. Natomiast modernizm był nazywany, jak pamiętacie Państwo, neoromantyzmem. A poza tym, jeżeli przypomnimy sobie sinusoidę Krzyżanowskiego, który mówił o tym następowaniu po sobie epok, które ciążą bardziej ku klasycyzmowi i bardziej ku romantyzmowi, no to jest to również uzasadnione. I jak Państwo pamiętacie, tymi epokami romantycznymi było średniowiecze, barok, romantyzm i modernizm. W dwudziestoleciu to już ta sinusoida trochę przestaje działać, bo tam się wszystko już splatało i wymieszało. Przepraszam. I napisała tak. Zestawienie tego żydowskiego Dybuka z filmem polskim i stwierdzenie, że jest to ten sam trochę napuszony, trochę tandetny romantyzm, który pokutuje w stylu polskich filmów, to by jeszcze nie było nic ciekawego. Ciekawsze jest dobrać się do tych pierwszych podstawowych pierwowzorów, do tych filmowych wzlotów, do tych obrazów, które zagnieździły się w wyobraźni twórców i które nadają kierunek ich filmowym realizacjom. Dlatego, że w nich tkwią, że na nich wyrośli, że poza nie i ponad nie, nie są w stanie wyjść. I Zachorska zwróciła przede wszystkim uwagę, że Lili Liliana, która odgrywa rolę Lei czy Leili w Dybuku, jest bardzo podobna do różnych typów dziewcząt z płócien Malczewskiego. Tutaj macie Madonnę w niebieskiej sukience, to jest córka Matejki, sportretowana razem ze swoim rodzeństwem, to jest fragment obrazu. I poniżej z tym brodatym panem to jest córka Wita Stwosza z Witem Stwoszem. Dodałam jeszcze obraz Grodgera, do którego Zachorska też wskazuje tego Grodgera jako źródło inspiracji dla twórców Dybuka. Natomiast prawdę mówiąc, wydaje mi się, że ona jest jednak bardziej podobna i że tutaj do Matejki też jest na pewno podobna.
Zresztą widać, że ta stylizacja nie była przypadkowa. No poniżej są dwa portrety Liliany z innych filmów, no to jest w ogóle zupełnie co innego. Natomiast obok, jako pierwsze zdjęcie, macie Państwo Leę z tego słynnego wystawienia Wachtangowa w Teatrze Habima w Moskwie. Ona ma identyczną sukienkę, drobne guziczki, szerokie, bufiaste rękawy, które się zwężają do nadgarstków. No jest to praktycznie jeden do jednego, po prostu skopiowane. Waszyński zresztą twierdził, co jest bardzo mało prawdopodobne, że był asystentem Wachtangowa przy tej sztuce, ale raczej należy to wykluczyć. Kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę Zachorska właśnie w tym artykule, to to, że Abram Morewski jako cadyk z Miropola przypomina bardzo guślarza z Dziadów. Z przedstawień współczesnych filmowi z różnych teatrów. Oczywiście ta paralela między cadykiem a guślarzem jest oczywista, bo jeden i drugi wywołuje duchy i z nimi rozmawia, próbuje je uleczyć czy im pomóc. I oczywiście no, trudno nie zauważyć tego podobieństwa. Poniżej mamy tego samego Abrama Morewskiego, ale z filmu, bo to zdjęcie to jest z 1957 roku, z przedstawienia już, które sam Morewski reżyserował. Można też zauważyć podobieństwo tych typów do typów matejkowych, prawda? Szczególnie moim zdaniem autoportret Matejki może tu być tym wzorem. Kolejna rzecz, na jaką Zachorska zwróciła uwagę a propos tego romantyzmu, to jest stylizacja i scenografia cmentarza żydowskiego. I mówi, że po pierwsze przypomina ona jej sztychy Grodgera, nie znalazłam akurat bardzo podobnego, ale też wymienia na cmentarzu Władysława Podkowińskiego. I rzeczywiście możemy tutaj zauważyć pewne cechy wspólne, jak duży kontrast, jak te czarne kontury drzew bez liści na tle nieba, poprzekrzywiane groby i tak dalej. Jeżeli by sięgnąć jeszcze dalej, można by powiedzieć, że ten cmentarz przypomina takie przedstawienia romantyczne. Tutaj mamy cmentarz w śniegu Kaspara Davida Friedricha, takiego czołowego malarza romantycznego. Też mamy poprzekrzywiane drzewa, poprzekrzywiane groby, duże kontrasty czerni i bieli, jakieś tajemnicze postacie, które tam się snują. Kolejną inspiracją, o której chyba akurat już Zachorska nie mówi, ale też gdzieś to przeczytałam, to są filmy ekspresjonizmu niemieckiego. Tutaj widzicie kadr z filmu Gabinet doktora Caligari i znowu macie te czarne, poprzekrzywiane kontury drzew, scenografia jakby namalowana i wycięta, zupełnie nierealistyczna, wszystko powykrzywiane i kompletnie nierealistyczne. To nie była scenografia, która miałaby udawać, że jest odzwierciedleniem rzeczywistości. A tutaj macie zestawienie tego wszystkiego. Sądzę, że jednak te nawiązania do ekspresjonizmu są najsilniejsze akurat w tym przypadku. Dalej, jeżeli w ogóle mówimy o pejzażu romantycznym, bo na tym jakby Zachorskiej porównania się kończą, ona tam wspomina też o tych inspiracjach przedstawieniem Teatru Habimy, ale o romantyzmie już dużo nie wspomina. Jakby ten wątek pociągnąć dalej, to można powiedzieć, że motyw ruin jest na przykład takim typowo romantycznym elementem krajobrazu i pejzażu. I w filmie Dybuk również mamy sceny, które na tle ruiny się rozgrywają. U góry macie taki klasyczny obraz romantyczny Karla Blechena, ruiny w zamku w Heidelbergu. Poniżej rysunek sztych według rysunku Jana Matejki. Kolejna rzecz to jest wiara w świat duchów po prostu. Film w romantyzmie, temat duchów był, jak wiadomo, jednym z podstawowych. I Dybuk jest też filmem o duchach. To nie występuje tylko duch Honena, którego tutaj widzimy, czyli tego typowego, tytułowego Dybuka. W filmie pojawia się również duch Nissena, którym ojca Honena, duch matki Lei. No i jest ten również wysłaniec zaświatów w Meszulach, który pełni rolę Fatum. W Panu Tadeuszu tego w ogóle nie ma, tak, tych wątków metafizycznych, nadprzyrodzonych w ogóle nie ma. Kolejnym
punktem, no to jest to, że bardzo wiele scen odbywa się w nocy w Panu Tadeuszu, w Dybuku. W Panu Tadeuszu też raczej przeważają sceny dzienne. Samo czerpanie z ludowych podań i legend też nawiązuje do romantyzmu. No, przypomnijcie sobie Państwo chociażby ballady i romanse, czy nie wiem, czy choćby nawet same dziady, prawda, które też nawiązują do tego wywołania duchów romantycznego. Kolejna rzecz, która łączy z romantyzmem, to jest miłość romantyczna. Miłość, która po pierwsze jest nieszczęśliwa, jest od pierwszego wejrzenia, o olbrzymiej sile, obsesyjna i niemożliwa do zrealizowania z uwagi bardzo często na różnice stanowe, na to, że jeden z kochanków jest dużo uboższy. Często w romantyzmie taka miłość kończyła się śmiercią jednego z ukochanych i bardzo często była silniejsza od tej śmierci. Znamy, mam nadzieję, motyw Leneory. To jest też wywodzący się z takiej włoskiej XVI-wiecznej legendy, spopularyzowany przez niejakiego Burgera w romantyzmie. To jest opowieść o duchu zmarłego kochanka, który wraca do żyjącej kochanki, aby porwać ją w zaświaty. I bardzo podobny wątek mamy w Dybuku. Zresztą podobny wątek, pamiętacie Państwo, z ballady Romantyczność. Prawda? To Jasio być musi przy swojej Karusi, on ją kochał za żywota. I Karusia w którymś momencie mówi, że źle jej w złych ludzi tłumi i prosi tego swojego Jasia, żeby zabrał ją w zaświaty. Kolejnym punktem, który łączy Dybuka z romantyzmem, to jest motyw szatana, pojawiający się chociażby w Faustie Goethego. W Dybuku mamy scenę, kiedy Honen przyzywa szatana i zostaje przez niego porażony, nie wiem, zabity po prostu. Sam motyw opętania i szaleństwa również ma swoje korzenie w romantyzmie. Samotność głównych bohaterów. Jest kilkakrotnie podkreślane to, że Lea tak naprawdę nie ma z kim porozmawiać. Ona przychodzi do tego ojca, chce z nim rozmawiać, on ciągle liczy pieniądze, jej ciotka niby ją kocha, ale jej kompletnie nie rozumie. No, a Honen jest w ogóle oddzielnym elektronem, chłopcem zaczytanym w książkach, który nawet w drodze czyta. I kolejną rzeczą jest frenetyzm, czyli nagromadzenie w utworze elementów strasznych, budzących grozę i przerażenie, które to frenetyzm pojawiał się i w romantyzmie, prawda, szczególnie w tych powieściach grozy o duchach, zamkach i takich wszystkich sprawach. Popularne bardzo tematy w romantyzmie tak samo nawiązuje do baroku, czy nawet jeszcze średniowiecza. W Dybuku macie przepiękną, chyba najsławniejszą scenę tańca ze śmiercią Lei, gdzie występuje no, śmierć z czarnymi oczodołami, trochę jak na średniowiecznych obrazach. I na zakończenie chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć o tych współczesnych przedstawieniach Dybuka. Tu jest zdjęcie z przedstawienia Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w 1988 roku. Wystawione w języku polskim, przetłumaczona specjalnie na tą okoliczność przez Ernesta Bryla wierszem, który to Ernest Bryl dodał od siebie taką rozmowę, też wierszem napisaną, która co prawda nie weszła ostatecznie do sztuki, ale była wydrukowana w programie. I chciałabym przytoczyć Państwu jedno zdanie z tego. Kiedy mordercy ten naród zabili, nie może pójść w niepamięć. Jeszcze na tej ziemi miał tyle do przeżycia, więc musi powracać do nas jako Dybuk. Czyli to odczytanie współczesne zazwyczaj porusza temat Holokaustu, prawda? Że nie tylko pojedynczy człowiek może mieć Dybuka w postaci ducha innego człowieka, ale że cały naród może mieć Dybuka w postaci duszy zamordowanego innego narodu, właśnie żydowskiego. I w kolejnym przedstawieniem tego Dybuka, właśnie takim już współczesnym, był Dybuk Warlikowskiego w Teatrze Rozmaitości, który połączył Dybuka Anckiego i nowelę Hanny Kral pod tym samym tytułem. Występowała w tym przedstawieniu Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra w rolach głównych.
I na zakończenie już zupełnie chciałabym przeczytać Państwu wypowiedź, jedno zdanie z wypowiedzi Hanny Kral. Pisze tak. Anski opowiada o czasie niewinnym. My w naszym czasie już wiemy, że dybuka się nie przegania. Jest naszą pamięcią. Bez naszych dybuków będziemy gorsi i głupsi. Tak skomentowała to Hanna Kral. I jeszcze już tak kompletnie, już na kompletne zakończenie chciałam powiedzieć Państwu o filmie Marcina Wrony, zmarłego samobójczą śmiercią przed miesiącem podczas festiwalu w Gdyni, którego ostatni film właśnie nawiązuje, ponoć, bo jeszcze nie widziałam, do tego wątku dybuka. Jest tam również, odbywa się wesele i pojawia się postać zamordowanej Żydówki. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania, na przykład ktoś by chciał o coś zapytać. Jeżeli nie, to dziękuję bardzo. Zapraszam na przerwę i na projekcję.